stars falling on our heads again. Cześć, nazywam się Kasia. Cześć, ja mam na imię Kuba. Oboje należymy do stowarzyszenia Trochę Trawki. Dzisiaj pokażemy Wam, że kuchnia wegańska nie jest ani nudna, ani trudna. Dlatego przygotowaliśmy prosty przepis na wegańską potrawę seller a la rybę. Więc zapraszamy do gotowania. Umytego i obranego selera kroimy na plastry w grubości około 1 cm. Do gotującej się wody z przyprawami wrzucamy pokrojonego selera. Będziemy go gotować około 2-3 minut, tak żeby był al dente, żeby nie rozpadał się przy smażeniu. Gotowanego selera, uważajcie, żeby nie był zbyt gorący, owijamy w płatynori. Musimy go na chwilę zamoczyć w wodzie. Dzięki temu nori będzie lepiej przybierało do selera. Teraz możemy przystąpić do panierowania. Mąkę pszenną mieszamy z wodą, tak aby uzyskać konsystencję ciasta naleśnikowego. W talerzu obok mamy panierkę zrobioną z bułki tartej, wiórków kokosowych oraz ziaren sezamu. Tak przygotowanego selera zanurzamy w cieście oraz obtoczymy w panierce. Po panierowaniu seler smażymy na rozgrzanym oleju. Selera smażymy dokładnie z obu stron na złocisty kolor. Yeah.
song.